Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Proszę Państwa. Nasz prezydent! To się uda! To się uda! Andrzej Duda! To się uda! Andrzej Duda! To się uda! Szanowni Państwo, bardzo, bardzo dziękuję za to gorące powitanie w Dzierżoniowie, mimo dosyć chłodnej jeszcze pogody. Podobno ma przyjść ciepło w najbliższym czasie, no ale jeszcze nie dzisiaj. 10 maja! Dlatego... Dla nas będzie ciepło. Tak, 10 maja, wierzę w to głęboko, że będzie piękny dzień i że będzie bardzo ciepło. Proszę Państwa, bardzo dziękuję za to gorące powitanie. Mimo chłodnego kraju, wszystkiego. I dziękuję za tą bardzo liczną obecność. Cieszę się, że Państwo przyszliście na to spotkanie, dlatego że chciałem z Państwem rozmawiać, tak jak rozmawiam z moimi rodakami w kolejnych powiatach naszego kraju. Chciałem rozmawiać o wizji prezydentury, o tym, czego można od prezydenta Rzeczypospolitej oczekiwać. Bo prezydent Rzeczypospolitej to nie tylko tytuł, to przede wszystkim urząd i związane z nim kompetencje. Kompetencje, które, proszę Państwa, wcale nie są małe. A rola prezydenta Rzeczypospolitej jest w naszym kraju niezwykle doniosła. Chociażby przez pryzmat tego charakteru, który posiada mandat prezydenta Rzeczypospolitej. Bo przecież prezydent Rzeczypospolitej jako jedyny wśród wszystkich władz w naszym kraju jest wybierany przez naród. Konstytucja wprost o tym mówi. Prezydent jest wybierany na obszarze całego kraju, w każdej najmniejszej komisji wyborczej. Każdy, kto ma czynne prawo wyborcze, może oddać głos na prezydenta Rzeczypospolitej. I konstytucja bardzo ładnie to określa, właśnie tym słowem, że prezydent jest wybierany przez naród. To piękne stwierdzenie, bo przy założeniu demokratyczności wyboru uznajemy, że prezydent jest wybrany przez wszystkich. To znaczy, że jest reprezentantem wszystkich. Stąd też konstytucja mówi wcześniej, że jest najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej. I z tym właśnie, w moim przekonaniu, wiąże się po pierwsze niezwykła legitymacja, jaką ma prezydent, niezwykły autorytet, jaki posiada właśnie ze względu na ten charakter wyboru. Ale przede wszystkim wiąże się jego obowiązek służenia społeczeństwu, społeczeństwu, które wybrało prezydenta. I dlatego, proszę Państwa, prezydent powinien po pierwsze służyć społeczeństwu, a po drugie powinien stać na straży ważnych interesów społecznych. Dlatego w moim przekonaniu prezydent Komorowski nigdy nie powinien był się godzić na podpisanie ustawy podnoszącej wszystkim Polakom wiek emerytalny do 67 roku życia. Nie powinien był się na to godzić z kilku względów. Przede wszystkim dlatego, że Polacy tego nie chcieli. I wiedział o tym prezydent doskonale, bo przecież było żądanie przeprowadzenia referendum wsparte ponad 2 milionami podpisów. Były protesty, a prezydent na to w ogóle nie zwrócił uwagi, nie wziął tego pod uwagę, kiedy podejmował decyzję. Ale przede wszystkim nie powinien był się na to zgodzić, dlatego że sam w 2010 roku w czasie kampanii prezydenckiej zapewniał, że nie jest zwolennikiem podwyższenia wieku emerytalnego obligatoryjnie. A potem jego kolega partyjny Donald Tusk w kampanii parlamentarnej 2011 roku mówił, że podwyższenia wieku emerytalnego obligatoryjnie nie będzie. A zatem wyborcy zostali okłamani, zwyczajnie zostali oszukani. I prezydent powinien był w związku z tym powiedzieć nie, a nie zrobił tego. Nie zrobił tego i tym samym wspierał działanie swojej partii i pochodzącego z tej partii rządu. I to, proszę Państwa, było działanie sprzeczne z mandatem prezydenckim, bo ten mandat nakazywał prezydentowi właśnie chronienie spraw społecznych, właśnie chronienie społeczeństwa przed niekorzystnymi zmianami, a ta zmiana była bez wątpienia niekorzystna, bo przecież kobietom podniesiono wiek emerytalny aż o 7 lat, a kobietom na wsi aż o 12. I gdzie tutaj mówić o sprawiedliwości? I ten poprzedni wiek emerytalny, ja nie mam wątpliwości, w naszym kraju trzeba przywrócić. I to jest, wierzę w to głęboko, jedno z najważniejszych zadań przyszłej prezydentury. Ale proszę Państwa... Ale proszę Państwa, nie mam wątpliwości, że zadaniem najważniejszym, wynikającym ze społecznego mandatu prezydenta, jest przede wszystkim przywrócenie Polski na drogę rozwoju gospodarczego. Po to, żeby młodzi ludzie z Polski nie wyjeżdżali. Po to, żeby nie opuszczali naszego kraju,
mówiąc tak jak dziś mówią, że tutaj nie ma dla nich żadnej perspektywy, zwłaszcza w tej Polsce powiatowej, gdzieś dalej od wielkich miast, że nie ma pracy, że nawet jeżeli jest praca, to nie ma godnej płacy, a bardzo często słyszę, że największym pracodawcą lokalnie jest urząd, czy to starostwo, czy urząd gminy. Proszę Państwa, gdzie są dawne przedsiębiorstwa? Gdzie są zakłady pracy, tak jak tutaj były w Dzierżoniowie, zakłady Diora czy Silesiana, które dawały pracę tysiącom ludzi? I tych zakładów oprócz nie ma. Dzisiaj Polska potrzebuje, jak chyba nigdy dotąd, sprawiedliwej gospodarki. Dzisiaj Polska chyba jak nigdy dotąd potrzebuje czegoś, co ja nazywam reindustrializacją, czyli krótko mówiąc odbudową przemysłu. My z powrotem potrzebujemy zacząć rosnąć w siłę, bo patrząc na to, co mówią młodzi, patrząc na to, ilu ich wyjeżdża, niezależnie od wszelkich danych statystycznych, trzeba sobie jasno powiedzieć, Polska się stacza. A przecież rozwój zawsze stoi na produkcji przemysłowej. I do tej produkcji przemysłowej my powinniśmy wrócić. My powinniśmy odbudowywać polski przemysł. Dzisiaj wielkim obowiązkiem rządzących na przyszłe lata, także prezydenta Rzeczypospolitej, jest wspieranie polskich przedsiębiorców, żeby im ułatwić rozwijanie ich przedsięwzięć gospodarczych, żeby im ułatwić w związku z tym tworzenie nowych miejsc pracy, żeby im ułatwić, umożliwić konkurencję, bo tak jak Państwo mówicie, wszędzie są dzisiaj wielkie sieci marketów. Problem tylko polega na tym, że to nie jest polski biznes, a polskie drobne przedsięwzięcia, rodzinne, małe sklepy wszędzie upadają, bo nie są w stanie konkurować z tymi, którzy mają ułatwienia, bo nie są w stanie konkurować z tymi, którzy nie płacą podatków. A te wielkie przedsięwzięcia zagraniczne, zwłaszcza wielkie instytucje finansowe, rokrocznie wyprowadzają z Polski miliardy złotych, miliardy euro do swoich krajów i drenują w ten sposób nasz system finansowy. I kiedy dzisiaj mówię o roli prezydenta Rzeczypospolitej, to ktoś powie, ależ pan opowiada rzeczy, przecież prezydent nie jest w stanie wszystkiego sam zrobić. Pewnie, że nie jest w stanie wszystkiego sam zrobić. Pewnie, że rząd ma więcej kompetencji od prezydenta. Ale prezydent ma właśnie ten jeden, jedyny mandat. I dlatego on całą swoją odpowiedzialnością, wspierając się tym społecznym, narodowym autorytetem, powinien wskazać kierunki rozwoju kraju. I powinien twardo pracować nad strategiami rozwojowymi. Wspólnie z ekspertami. I dlatego ja deklaruję, że jeżeli zostanę wybrany na urząd prezydenta Rzeczypospolitej, ja głęboko w to wierzę, że tak się stanie, że państwo, że moi rodacy mi zaufają, powołam Narodową Radę Rozwoju, która będzie zrzeszała ekspertów z różnych dziedzin życia, po to, żeby naprawiać Polskę, po to, żeby przygotowywać strategię tej naprawy. I wierzę w to głęboko, że będzie możliwość dobrej współpracy, współdziałania z rządem. I chcę jasno i wyraźnie powiedzieć, że ja będę wspierał każde działanie, które będzie prowadziło do naprawy Rzeczypospolitej, które będzie prowadziło do tworzenia równych warunków do prowadzenia biznesu, które będzie prowadziło do tego, żeby w Polsce były tworzone nowe miejsca pracy, bo to jest dzisiaj w moim przeświadczeniu największe zadanie. I rolą prezydenta jest także dialog, bo niektóre zmiany są trudne, ale prezydent powinien być otwarty nie tylko na to, kiedy wszyscy są zadowoleni, ale także wtedy, kiedy ludzie protestują. A nie było, proszę Państwa, w ostatnich 5 latach czasu na to, żeby spotkać się, wysłuchać ze spokojem postulatów ważnych grup społecznych, jak choćby rodzice dzieci, które są wysyłane przymusowo do szkoły, mając nieraz nawet 5 lat. Bo kiedy rozmawiałem z państwem Elbanowskimi, to oni mówią 6-latki, a co z dziećmi, które jeszcze nie mają skończonych 6 lat, które 6 lat skończą na przykład w grudniu, a do szkoły mają pójść we wrześniu. Przecież te kilka miesięcy w rozwoju takiego małego dziecka to dużo. I dlaczego nie chcą dać wyboru rodzicom? Dlaczego rząd się tak upiera? A ja pytam, czy prezydent się z państwem spotkał, czy zapraszał, czy chciał rozmawiać, czy chciał państwa wspomóc? Nie, nie było takiej woli ze strony prezydenta. I nie było, proszę państwa, woli prezydenta, żeby się spotkać z rodzicami niepełnosprawnych dzieci, którym rząd Donalda Tuska odebrał świadczenia. I tak było w wielu przypadkach. Nie było też wsparcia dla większości projektów obywatelskich, które były do Warszawy przywożone razem z setkami tysięcy, milionami podpisów. Nie było woli, żeby prezydent stanął jako arbiter nad stronami sporu, chociażby rządu z górnikami, kiedy nagle zapowiedziano likwidację kopalń, miejsc pracy, niespodziewanie. Kiedy
Nagle zaczęli protestować rolnicy, mając już dosyć tego, co się dzieje na rynku rolnym, rosyjskiego embarga, tego, że nie mają możliwości równej konkurencji na rynku europejskim, bo cały czas nie dostają takich samych dopłat bezpośrednich jak rolnicy na zachodzie Europy. Czy prezydent stanął jako arbiter, czy chciał pomóc w rozwiązaniu tych problemów, czy wspierał ich dążenia? Nic o tym nie słyszałem. Może państwo słyszeli? Nie. I dlatego ja mówię, prezydent ma także oprócz zobowiązań wobec społeczeństwa również zobowiązania wobec Rzeczypospolitej. To twarde prowadzenie polskich spraw na arenie międzynarodowej, czego dzisiaj nie ma. To twarde mówienie o tym, jakie są nasze interesy i twarda walka o te interesy. Prezydent nigdy nie powinien był się zgodzić na to, aby w konkluzjach Rady Europejskiej premier przyjęła postulat dekarbonizacji europejskiej gospodarki, czyli odejścia od węgla. Bo to jest sprzeczne z polskim interesem. My mamy węgla w Polsce jeszcze na 200 lat wydobycia. My mamy 90% europejskich zasobów i mamy gospodarkę opartą na węglu. I my tą gospodarkę powinniśmy unowocześniać, a nie likwidować. Nigdy nie wolno prezydentowi dopuścić do likwidacji kolejnych gałęzi polskiego przemysłu, tak jak w ostatnich latach zlikwidowano przemysł stoczniowy, tak jak niedawno mówiono o likwidacji przemysłu wydobywczego. I powiedzmy sobie jasno, dalej się mówi, bo jeżeli premier przy milczeniu prezydenta przyjmuje postulat dekarbonizacji, to znaczy, że kopalnie będą zamykane. Powiedzmy to sobie wprost, a prezydentowi Rzeczypospolitej nigdy nie wolno do tego dopuścić, bo jego podstawowym obowiązkiem jest dbanie o interesy państwa polskiego. I prezydentowi, proszę państwa, nigdy nie wolno dopuścić do tego, żeby prywatyzowano i w efekcie, nie wiem, wyprzedawano, niszczono ostatnie perły w polskiej koronie. Myślę tutaj o KGHM-ie, myślę o Orlenie, myślę o Lotosie, ale myślę także o polskich lasach. Prezydentowi nigdy nie wolno się zgodzić na prywatyzację polskich lasów. Prezydentowi nigdy nie wolno się zgodzić na to, aby w tych regionach kraju, które są perspektywiczne turystycznie, niszczono nasze środowisko naturalne, niszczono nasz krajobraz. Nie ma potrzeby, żeby wszędzie stały fermy wiatraków. Bo to nie energia odnawialna ma być podstawą naszej gospodarki energetycznej. To może być dodatek, uzupełnienie, ale nasza gospodarka energetyczna powinna być oparta na węglu, a nie na rosyjskim gazie. I to obowiązkiem prezydenta jest zabezpieczyć także te interesy życiowe polskiego społeczeństwa i walczyć o to, że jeżeli nawet fermy wiatrowe mają być lokalizowane, to niech one będą lokalizowane tak, żeby nie zakłócały życia mieszkańcom. Niech one będą lokalizowane tak, żeby nie zakłócały również elementów widokowych, istotnych z punktu widzenia rozwoju turystyki w tych regionach, które są turystycznie perspektywiczne. A takim regionem właśnie jest Dolny Śląsk. I z całą pewnością, jeżeli coś ma być tutaj wspierane, to z powrotem rozwój przedsiębiorczości, to z powrotem rozwój polskiego przemysłu, to z powrotem, proszę państwa, czy wreszcie rozwój infrastruktury, takiej jak szosa S8, na której budowę tyle już tutaj mieszkańcy czekają, która ma usprawnić komunikację nie tylko od Wrocławia w kierunku czeskiej granicy, ale przede wszystkim umożliwić dojazd tutaj sprawnie, także z punktu widzenia możliwości dostarczenia towarów, także z punktu widzenia możliwości rozwijania przedsiębiorczości. To kwestia zrównoważonego rozwoju i te sprawy także prezydent Rzeczypospolitej powinien akcentować. Szanowni państwo, ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć, to problem polskiego bezpieczeństwa, nie tylko tego energetycznego, o którym już wspominałem, to także kwestia bezpieczeństwa militarnego. Polska dzisiaj potrzebuje silnej, sprawnej, bardzo dobrze wyposażonej armii obronnej. I potrzebuje dodatkowo także obrony terytorialnej. To wszystko dopiero musi zostać zorganizowane, bo ostatnie 8 lat, to nie oszukujmy się, to był proces raczej niszczenia polskiej armii niż budowania jej potencjału. Przy bierności, co chcę z całą mocą podkreślić, najpierw marszałka Sejmu, a potem prezydenta Rzeczypospolitej Bronisława Komorowskiego, bo jakoś nie słyszałem jego głosu, kiedy kolega jego partyjny Bogdan Klich, jak mówią emerytowani oficerowie polskiego wojska, demontował naszą armię. Bo nie słyszałem jego głosu wtedy, kiedy jego partyjny kolega, minister Rostowski, obcinał wydatki na polską armię. I dzisiaj pan prezydent mówi o bezpieczeństwie, powołuje się na to, że jest byłym ministrem obrony narodowej.
To ja odpowiadam. Polską armię dopiero trzeba odbudować. Tylko trzeba się za to zabrać z rozwagą i z odwagą. I to także jest obowiązek prezydenta jako najwyższego zwierzchnika sił zbrojnych we współpracy z ministrem obrony narodowej. To także kwestia odbudowy polskiego przemysłu, bo ja uważam, że my powinniśmy zdecydowaną większość naszego uzbrojenia produkować tu w Polsce, przynajmniej w części. To nie tylko problem rozwoju naszego przemysłu, to nie tylko kwestia budowy nowych miejsc pracy, ale to także kwestia naszego bezpieczeństwa. A dziś powinniśmy prowadzić twardą politykę na arenie międzynarodowej. Jako członek NATO domagać się twardych gwarancji ze strony Sojuszu Północnoatlantyckiego w postaci infrastruktury NATO w Polsce, w postaci uzbrojenia NATO, w postaci baz NATO w naszym kraju. Bo to jest ad hoc, teraz, na szybko, gwarancja naszego bezpieczeństwa. I wielkie zadanie prezydenta, aby to negocjować, aby już szczyt NATO w przyszłym roku w Warszawie nam to zagwarantował. Żeby te jednostki tutaj na stałe były i żeby było natowskie uzbrojenie. Ale to wymaga, proszę Państwa, polityki przede wszystkim aktywnej i takiej roli prezydenta. Do tego potrzeba prezydenta odważnego, ale rozważnego, który będzie rozumiał, co to znaczy reprezentowanie polskich interesów i który nie będzie się bał tych interesów twardo na arenie międzynarodowej stawiać. Który nie będzie uważał, że trzeba realizować... Trzeba realizować politykę płynięcia w głównym nurcie, bo jak ktoś realizuje politykę płynięcia w głównym nurcie, to sam się godzi na to, że nie prowadzi polityki suwerennej, tylko w czyimś nurcie płynie. A my powinniśmy mieć nasz nurt, bo jesteśmy 38-milionowym narodem żyjącym w dużym państwie w sercu Europy. I mamy swój ogromny potencjał. I ten potencjał powinniśmy nie tylko wykorzystywać, ale powinniśmy sobie stwarzać na arenie międzynarodowej możliwości jego wykorzystania. I to jest także wielkie zadanie prezydenta Rzeczypospolitej na przyszłość. I dlatego proszę Państwa o wsparcie w tej kampanii wyborczej, bo wierzę w to, że w Polsce jest możliwa nowa prezydentura. Dziękuję serdecznie.